Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Adam Małysz walczy o naszych skoczków, o to, żeby dzisiaj latali. Zapowiedział zresztą wcześniej protest po decyzji niemieckiego sanepidu, tej wykluczającej naszych skoczków z rywalizacji w Oberstdorfie. Nie zostawimy tego bez echa, mówił. Zapowiada, poczują, co to jest Polska. Tak jest, panie Adamie. Kiełbasy do góry i golimy frajerów. Czy też raczej po Małyszowemu, banany do góry i bułką w nich. Bułką, tu się nie ma co klepać z Niemcami po kaskach, to jest... Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. W wywiadzie w prasie pan Krzysztof Krawczyk mówi: byłem głupi, że latałem za dziewczynami. No i słusznie, bo przecież kto to lata, to należy biegać. Ale też i zrobić tak, żeby i one biegały, prawda? No bo ruch to jest zdrowie. Stąd taki nasz apel. Ludzie, ruszajmy się. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu Wstawaj, szkoda dnia. Przeglądam za was prasę, internet, patrzę po porannych telewizjach. No i Niemcy, okazuje się, zerwali unijny pakt w sprawie zakupu i dystrybucji szczepionek i zamówili dla siebie, poza tymi wszystkimi unijnymi ustaleniami, 30 milionów dawek w firmie BioNTech. Tak pisze internet. To ja tak wspominam o tym, gdyby ktoś coś pisał czy mówił o unijnej solidarności, to mniej więcej wiemy, gdzie jesteśmy z tematem. Ale myślę, że to właśnie Niemcy powinny być dla nas wzorem unijnej współpracy. Tak róbmy, tak naśladujmy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Nie, to nie może być tak, że jak jedno płacze, to drugie skacze. Tak się nie bawmy, okej? Okay? Zachowujmy się fair. Na koniec roku róbmy dobre uczynki, żeby zrekompensować te wszystkie złości, które narobiliśmy przez cały. Dokładnie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie wprowadzające narodową kwarantannę i jeszcze dobrze nie zaczęło obowiązywać, a już zostało znowelizowane. Już? Tak, te posłowie rozwiązali tradycyjnie zresztą problem, który sami stworzyli. Okazuje się, że wraz z zamknięciem hoteli zamknęliby również hotel poselski. I wtedy parlamentarzyści spoza Warszawy nie mieliby gdzie nocować. Więc błąd naprawiono, jest nowela, w ogóle ciach, wszystko działa. No tak, to są hotele pracownicze, no. A nie można by wszystkich hoteli przerobić na poselskie? Przecież tam do nich wirus ewidentnie się przecież nie zbliża, no. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia. No i Enrique, chłopak dziki z południowej Ameryki, prawda? To on nas tutaj obudził dzisiaj. Taki tarzanek nasz współczesny. Taki trochę, tak. Uwaga, koniec roku jak zwykle zachęca nas do podsumowań, do robienia wszelkich list, wzlotów i upadków, no ale wydaje mi się, że nie ma lepszej i ciekawszej kategorii jak żenada roku. Masz coś ulubionego z Kowronku? Wydaje mi się, że królem i chyba nie do przebicia jest pan Sasin i jego wybory i druk tych kart na głosowanie, którego nie było. Oj tak, no tu ciężko będzie przebić mistrza. Choćbyś może gówna wlał do Wisły, no można nie. By zażartować. Nie wiem, albo imprezował jak Adele, nie wiem, był jak syn Zenona Martyniuka, no ciężko. Co wam zapadło w pamięć? Piszcie do nas 3322 albo dzwońcie 12 2 miliony. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Internet donosi, marszałkowie Sejmu i Senatu mają się razem szczepić, i to dzisiaj. Ktoś zaproponował. Tak jest, ktoś zaproponował, by Donald Tusk i Jarosław Kaczyński wspólnie się zaszczepili. I Donald Tusk pisze, że jasne i że dla dobra sprawy gotów byłbym osobiście ukłuć pana prezesa. O Jezus, to oni powinni się szczepić jak psy i polać ich gorącą wodą. Przepraszam. Nie, ale to jest polityka. Jeszcze nie ukłuł, a już wbił szpilę. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dua Lipa. Ona nam tutaj się żali, że ktoś jej serduszko złamał. Ono tak ładnie pukało, czy tam w rytmie czacza, czy też w innym, a tu proszę. Pani Dua, my pani to serduszko skleimy, bo dokładnie. My od tego tu jesteśmy. Bo my jesteśmy misiowie plasterki obydwaj po prostu. Pytaliśmy was o żenadę roku, kochani. I żeby nie było, że sobie wymyśliliśmy to, co przed chwilą gadałem, to mamy tutaj dla was wasze telefony. Dzień dobry. No dzień dobry. Ja mam taką nominację. Pani Lichocka i Pak Hugh w Sejmie, albo pan Szumowski i maseczki nic nie dają na antenie RMF FM. Witam. Ja dzwonię w sprawie żelady roku. To można powiedzieć, że pana Sasina to przebił pan Marcin Najman. No i sytuacja w Dover, czyli to są dwie takie żelady roku. Jeżeli chodzi o żeladę roku, umieściłbym ostry cień w Andrzeja Dudy.
Kwestia Szumowskiego, jak podczas jednego wywiadu chyba u was nawet na antenie ironicznie zaśmiał się, że maseczki nie działają, a teraz wszyscy gonimy z tymi maseczkami po tym mieście. Ja witam. Ja tutaj myślę, że w sporcie największą żeladą jest pan Marcin Najman, mistrz odklepywania. To chciałem powiedzieć. Miłego dnia, pozdrawiam. Taki był ten 2020. Stanowski! No co, my miejmy tylko nadzieję, żeby tych żenad było jak najmniej w przyszłym roku. Tego sobie życzmy. Dokładnie, w 2021. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia.